Czy pamiętacie, jaki tekst Daniel czytał? Nie chodzi mi o sigla, tylko o treść. O czym czytał? O zgubionej owcy, prawda? O zgubionej owcy, która gdzieś tam odłączyła się od stada, a pasterz, kiedy się zorientował, że ona gdzieś zaginęła, szukał, szukał, aż znalazł i przyprowadził ją do domu. Te teksty to są teksty chyba, które od dzieciństwa są nam znane. Ta przypowieść to jest jedna z ulubionych. Teraz moja młodsza córka Ola była na zimowisku parę tygodni temu, to nauczyli się śpiewać tą pieśń Znam owieczkę. I też my śpiewaliśmy pieśń, która mówiła na temat tej zgubionej owcy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przestudiowali sobie historię takiej jednej zgubionej owcy. Mam nadzieję, że nie czujecie przesytu księgą Daniela, bo ta zgubiona owca jest przedstawiona właśnie na kartach tej księgi. Troszeczkę sobie powtórzymy te historie, które parę tygodni temu studiowaliśmy, ale tak troszkę pod innym kątem. Czy ktoś z was ma pomysł, o jakiej zgubionej owcy jest mowa w księdze Daniela? O Nebukadnezarze. Właśnie chciałbym, żebyśmy popatrzyli na historię tego człowieka. Króla, który był jednym z najpotężniejszych władców w historii świata. Który dokonał wielkich podbojów i który był człowiekiem według tych standardów ludzkich bardzo mądrym, czyli obdarzonym ogromną wiedzą, ogromnymi talentami i człowiekiem, którego przez kilkadziesiąt lat Pan Bóg szukał, chcąc uratować go dla wieczności. Nebukadnezar był synem Nabopolazara. Nabopolazar w 625 roku przed naszą erą objął rządy w Babilonie jako władca zależny od Asyryjczyków. Ale Imperium Asyryjskie chyliło się wtedy już ku upadkowi. Władcy asyryjscy byli coraz bardziej gnuśni, leniwi, nie zajmowali się tak jak powinni według standardów władzą. I to imperium już było tylko imperium z nazwy, natomiast na granicach ludy dawniej ujarzmione podnosiły głowy i atakowały coraz śmielej. I Nabopolazar właśnie wyczuł odpowiedni moment, aby razem z Medami zaatakować Asyrię. Pokonali armię asyryjską, zdobyli Niniwę i zniszczyli ją. Po rozbiciu Imperium Asyryjskiego Nabopolazar postanowił kontynuować walki tak, aby poszerzyć granice swojego państwa. Nebukadnezar wtedy jako młody człowiek był dowódcą armii Nabopolazara. I kiedy Nabopolazar już był dosyć stary, Nebukadnezar poprowadził wyprawę na Egipt. Był to 605 rok przed naszą erą, ale idąc do Egiptu, po drodze musiał mijać Judeę z jej stolicą Jerozolimą. Obawiał się, aby Judejczycy nie uderzyli na jego tyły, w związku z czym zanim skierował się na Egipt, najpierw obległ Jerozolimę. I z kart Pisma Świętego, ale też z historii możemy zobaczyć, że Nebukadnezar miał wiele różnych talentów. Przede wszystkim od młodości było wiadomo, że jest bardzo dobrym wodzem, dowódcą armii, który wszystkie swoje kampanie zwyciężał. Ale wiecie, zdobyć czasami ziemię, miasto i tak dalej jest łatwo. Tylko problem potem z tym, żeby to utrzymać, prawda? Nebukadnezar był bardzo dobrym administratorem. To, co zdobył, nie wypuścił z rąk. Utrzymał to. Ale oprócz tego możemy zobaczyć, zwłaszcza z pierwszego rozdziału Księgi Daniela, że Nebukadnezar był też uczonym. Pamiętacie, kto egzaminował tych młodzieńców, którzy uczyli się na tym Uniwersytecie Babilońskim? Właśnie król. Żeby ich egzaminować, sam musiał
posiadać rozległą wiedzę, żeby wiedział, o co pyta i żeby też potrafił ocenić ich odpowiedzi. W Księdze Daniela na samym początku spotykamy się z Nebukadnezarem. Czytamy, że trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je. Trzeci rok Jojakima, wiemy, to jest około 605 roku przed naszą erą. Tak dla przypomnienia, my mówimy tak około, dlatego że rachuba roku w tamtych wiekach była różna od tej, którą my mamy dzisiaj. Od samego początku stworzenia świata nowy rok zaczynał się na jesieni, gdzieś na przełomie października, listopada. Dopiero Rzymianie zaczęli liczyć nowy rok od 1 stycznia i za Rzymem my to przejęliśmy. Dlatego kiedy mówimy o jakimś roku w starożytności, to jest to z reguły przełom tych lat według naszej liczby 606-605 rok przed naszą erą. Ale powiem wam, tak w kontekście tego, co na lekcji dzisiaj mówiliśmy na temat Cyrusa i tego, jak Bóg określił Cyrusa, pamiętacie? Mój sługa, prawda? Druga część tego wiersza o kimś innym właśnie mówi w ten sam sposób. Znaczy może jeszcze nie tak, że to jest mój sługa, ale zobaczcie. Pan wydał w ręce Nebukadnezara wszystko. Króla, miasto, świątynię. Także czytamy, że Nebukadnezar zabrał naczynia ze świątyni i uprowadził je do domu swojego Boga, do ziemi Shinear, czyli do Babilonu. Pan Bóg wydał w jego ręce. Natomiast ciekawe są słowa, które na temat Nebukadnezara zapisał prorok Jeremiasz. Jeremiasz, który był nieco starszy od Daniela i w tym czasie był już w wieku, powiedzmy, dorosłym i pełnił służbę i kapłańską, i prorocką w Jerozolimie. I jego służba polegała przede wszystkim na przekazywaniu woli Boga, aby poddać się Nebukadnezarowi. W Księdze Jeremiasza w dwóch miejscach czytamy ciekawe słowa na temat właśnie Nebukadnezara. Pan Bóg powiedział, oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i poślę po Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługę. I sprowadzę ich na tę ziemię, na jej mieszkańców i na wszystkie narody dookoła i zniszczę je doszczętnie i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze. Dlaczego Pan Bóg akurat takie miał myśli na temat swojego ludu, swojego miasta, swojej świątyni? Dlatego, że ten lud sprzeniewierzył się Bożej woli, dlatego, że odstąpili od Bożych przykazań, a z tego miasta i z tej świątyni zrobili rzeczy, które miały daleko, daleko do świętości. W 27 rozdziale czytamy, jak Bóg mówi przez Jeremiasza, ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem i daję ją temu, komu zechcę. Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługi. Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły. I będą mu służyć wszystkie narody jego synowi i jego wnukowi, aż nadejdzie czas także dla jego kraju i ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie. Pan Bóg zdecydował o tym i zanim Nebukadnezar najechał Jerozolimę, zanim został królem, był dopiero księciem, następcą tronu, Pan Bóg już miał co do niego plan. Cyrus, o którym wspominaliśmy wcześniej, został przez Izajasza wspomniany prawie 200 lat przed pojawieniem się na arenie dziejów. Tutaj nie mamy tak długiego okresu czasu, ale Bóg zaplanował, że ten człowiek będzie miał do wypełnienia specjalne zadanie. A Panu Bogu zależy na każdym człowieku. Każdego z nas, każdego z tych, którzy są wokół nas, Pan Bóg chce zbawić. Za każdego człowieka Chrystus oddał swoje życie, aby oczyścić nas swoją krwią. W
Księdze Ezdrasza, którą też niedawno studiowaliśmy, są z kolei napisane słowa ludzi, którzy powrócili z niewoli babilońskiej. I oni powiedzieli tak: ponieważ jednak ojcowie nasi rozgniewali Boga niebios, wydał on ich w ręce Chaldejczyka Nebukadnezara, króla Babilonu, który te świątynie zburzył, a lud uprowadził do Babilonu. Historią świata nie kierują przypadki. Pan Bóg czuwa nad wszystkim. Pan Bóg nie chce, aby działy się złe rzeczy, ale książę tego świata, tak jak czytaliśmy o księciu perskim, o księciu greckim, książę tego świata chce jak najwięcej istnień ludzkich zniszczyć i robi to, starając się, aby ludzie zanim zginą, nie mieli okazji, nie przyjęli Chrystusa do swojego serca. Ale Pan Bóg głównym nurtem wydarzeń kieruje tak, aby doszły one do tego finału, który jest przepowiedziany w Piśmie Świętym. Ponieważ Żydzi nie wyciągnęli właściwej lekcji z upadku północnego Królestwa Izraelskiego i odstępowali od Boga bardzo często, zasmucając Jego oblicze, Pan Bóg wydał ich ziemię w ręce Nebukadnezara. Wydał nie tylko ziemię, ale również ludzi. Mówiliśmy wcześniej, że Nebukadnezar był dobrym administratorem. Zatroszczył się o to, aby mieć odpowiednich pracowników do służby. Z podbitych ziem uprowadzał młodych mężczyzn, chłopców nastoletnich, których następnie szkolono, przygotowując do służby dla królestwa, do służby w administracji, do służby na rzecz króla. I tak się stało z Danielem i z jego trzema towarzyszami. Trafili oni na dwór babiloński, no ale tutaj nie mamy akurat czasu na to, żeby dokładnie opowiadać ich historię, bo nas dzisiaj interesuje najbardziej Nebukadnezar. Kiedy oni studiowali jeszcze na tym Uniwersytecie Babilońskim, a musimy wiedzieć, że w tamtych czasach nie było bardziej rozwiniętej nauki jak nauka na terenie Babilonu. Zręby matematyki, którą my dzisiaj się uczymy w szkołach, czy jest wykładana na uniwersytetach, powstały w tamtym czasie właśnie w Babilonie. Może pamiętacie historię króla Hiskiasza, który miał umrzeć, ale Pan Bóg wysłuchał jego modlitwę i dołożył mu 15 lat życia. Pamiętacie, jaki znak Hiskiasz od Pana Boga poprosił, aby było potwierdzeniem, że nie umrze? Że słońce się cofnie na schodach, które służyły za zegar, prawda? Czyli tak de facto, jak my już jesteśmy po rewolucji kopernikańskiej, to wiemy, że co się stało. Że ziemia, zamiast iść do przodu, nagle się cofnęła, prawda? Nie uszło to uwadze astrologów, czyli moglibyśmy dzisiejszą nomenklaturą naukowców, astronomów z Babilonu, to zdarzenie. Także król, gdy się dowiedział o czymś takim i doszły do niego pogłoski, że to coś jest związane z królem judzkim, wysłał natychmiast delegację do Jerozolimy, aby się wywiedzieli, jak to się wszystko stało. Ale patrząc na historię Nebukadnezara, widzimy, że niedługo po jego wstąpieniu na tron, a wstąpił na tron w roku 605, tutaj jest taka ciekawa rzecz. W momencie, kiedy Nebukadnezar oblegał Jerozolimę, dotarła do niego wiadomość o śmierci jego ojca, Nabopolazara. Zostawił tam armię i z małym oddziałem na przełaj przez pustynię kilkaset kilometrów pognał, aby uchwycić władzę, bo Nabopolazar był pierwszym władcą tej dynastii odrodzonego Babilonu i gdyby Nebukadnezar za długo się nie zjawiał, mógłby po powrocie zastać kogoś innego na tronie. Upłynęło około 2 lat i Nebukadnezar otrzymał od Pana Boga sen. Znamy tą historię bardzo dobrze, pokrótce ją sobie tylko
teraz streścimy. Nebukadnezar miał sen, zapomniał jego treść, ale był bardzo zaniepokojony tym, co zobaczył. Wiedział, że ma to olbrzymie znaczenie. Wezwał grono profesorskie z Uniwersytetu Babilońskiego, żeby mu ten sen powiedzieli i wyjaśnili. Ale oni nie potrafili. I powiedzieli tam jedną bardzo taką znaczącą rzecz. Że ta rzecz, o którą prosi ich król, jest nie do wypełnienia, bo nikt oprócz kogo? Bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi, tego nie potrafi zrobić. Natomiast wszyscy bogowie babilońscy gdzie mieszkali? Między ludźmi, prawda? Była to rzecz niemożliwa i dla nich wydawało się, że nikt nie jest w stanie tego zrobić. Kiedy wyszedł rozkaz, aby stracić wszystkich magów, astrologów, wszystkich tych naukowców, włącznie z ich uczniami, miano również stracić Daniela i jego trzech towarzyszy, ale ten poprosił króla o to, aby dać mu czas. I tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz przedstawioną w księdze Daniela. Czytamy, że Daniel pobiegł do domu, zaraz to opowiedział swoim towarzyszom. W jakim celu? Aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy. Ci chłopcy zaczęli się modlić. Oni wiedzieli, że jeżeli mają problem, to mają też rozwiązanie, jeżeli upadną na kolana i złożą ręce. Oni to już się o tym przekonali wiele razy w ciągu poprzednich kilku lat, kiedy zostali uprowadzeni i przeżywali różne doświadczenia na dworze babilońskim. Złożone ręce są najlepszym remedium na wszystkie rzeczy, które dotykają nas w tym życiu. I kiedy pomodlili się, Danielowi w czasie snu została objawiona ta tajemnica. I czytamy, że Daniel kolejny raz wysławiał Boga. I modlił się, dlatego że nie zapomniał, że jeżeli poprosił, otrzymał, to należy za to podziękować. Pan Bóg objawił mu, jaki był sen króla i też jakie było jego znaczenie. I piękna modlitwa. Ciebie, Boże, moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc. A teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy, oznajmiłeś nam sprawę króla. I Daniel udał się do dowódcy Straży Królewskiej i powiedział, że nie ma potrzeby wytracać magów, bo on może wyłożyć królowi sen. I tutaj, kiedy Arioch wszedł do króla, to wtedy powiedział takie ciekawe słowa, jak to człowiek lubi przypisywać sobie zasługi, chociaż nie do końca one do niego należą, prawda? Jak Arioch wszedł do króla, to powiedział: królu, znalazłem jednego z niewolników, z wygnańców judzkich, który tutaj może tobie ten sen opowiedzieć. I taki kontrast do postawy Daniela. Bo Daniel też by mógł powiedzieć, że potrafi ten sen wyłożyć, prawda? Ale Daniel powiedział: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. I pamiętacie dalszy ciąg? Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. Doskonale wiemy, po co Bóg posłał Daniela i tych trzech młodych ludzi do Babilonu. Oni byli tam bożymi posłami, ambasadorami, przedstawicielami Królestwa Bożego na dworze babilońskim i byli bożymi narzędziami do tego, żeby uratować Nebukadnezara. Nie wiemy kogo jeszcze, z kim mieli styczność, z kim rozmawiali, nie jest to zapisane. Ale Pan Bóg przede wszystkim chciał, aby oni swoją postawą, swoją uczciwością, szczerością i niezachwianą wiernością wobec Boga wpłynęli na Nebukadnezara i na jego sposób myślenia. Daniel opowiedział Nebukadnezarowi sen, jego znaczenie i co wtedy zrobił król. Daniel pięknie
to przedstawił, że tej tajemnicy nikt nie jest w stanie przedstawić, tylko Bóg, który jest na niebie. Tylko że Nebukadnezarowi taki Bóg nie za bardzo pasował. Dlaczego? No w starożytności, a nie tylko w starożytności, ale nawet w tych czasach nam bliższych, w średniowieczu, wielu uważało, że jak jest prowadzona wojna, to jest wojna prowadzona nie tylko pomiędzy jednym ludem a drugim ludem, jednym plemieniem a drugim, ale też pomiędzy bóstwami tych plemion, a później w czasach tak zwanych chrześcijańskich, jak jeden święty patronował jednemu, drugi drugiemu, to była wojna między tymi świętymi. Tylko się nomenklatura zmieniła, ale reszta pozostała tak jak dawniej. No i teraz Nebukadnezar zobaczył, że Bel, Marduk pokonali Boga Żydów, prawda? Przecież wydali Jerozolimę w jego ręce. Nie czytał jeszcze księgi Jeremiasza, że to Bóg postanowił Jerozolimę mu wydać w ręce, a nie bożki, które tak naprawdę nic nie mogą. I czytamy, że król Nebukadnezar, gdy usłyszał sen i jego wytłumaczenie, padł na swoją twarz i oddał cześć komu? Danielowi. Upadł na twarz przed człowiekiem i oddał mu cześć. Złożył mu ofiary i potem mówi do Daniela: zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów, ale to nie jest mój Bóg. Ja mam swoich bogów, to nie jest mój Bóg. Ja tutaj widzę, że coś jest na rzeczy, ale to jest wasz Bóg, Bóg niewolników. I to jest Bóg, który potrafi objawiać tajemnice, gdyż ty mogłeś odsłonić te tajemnice. Ale Daniel widział, i my też możemy to z tej historii wyczytać, że Nebukadnezar za bardzo nie skłaniał się do przyjęcia tego Boga. Potem król dał zaszczyty Danielowi na jego prośbę jego towarzyszom. Znamy dobrze tą historię. Daniel pozostał na dworze królewskim. Pierwsze ziarenko Bożej prawdy zostało w sercu króla Nebukadnezara zasiane. Znamy przypowieść o siewcy, prawda? O tej czworakiej roli. Droga, skała, ciernie. Tutaj to ziarno, które padło na tą glebę, miało bardzo trudne warunki do tego, żeby wzrastać. Najpotężniejszy władca swojego czasu, ten, który wszystkich rzucił na kolana, który miał wszystko, czego zapragnął, on miałby się ukorzyć przed Bogiem swojego niewolnika? Ciężka sprawa. Ale Nebukadnezar cały czas myślał na temat tego snu. I ten sen mu bardzo nie pasował. I my wiemy dobrze z jakiego powodu. Bo ze złota była tylko głowa, a reszta? Wiecie, jak ja już coś tworzę, to ma to przetrwać wieki albo nawet tysiąclecia, tak? I Nebukadnezar, kiedy tak myślał, niecałe 10 lat mu zajęło to myślenie, postanowił zmienić bieg historii poprzez wystawienie posągu, ale nie złoto, srebro, miedź, tylko cały ze złota. Ja przypuszczam, że to było około roku 594 przed naszą erą, czyli około 9 lat po tym, jak Nebukadnezar miał ten sen, dlatego że w księdze Jeremiasza jest wzmianka, że właśnie w tym roku Sedekiasz, król Judy, ostatni król Judy, został wezwany do Babilonu, aby się tam stawić. Najprawdopodobniej miało to związek właśnie z tym, że wszyscy królowie, namiestnicy prowincji i tak dalej zostali przez króla Nebukadnezara wezwani do tego, aby stawić się na równinie Dura, tam, gdzie został wzniesiony ten posąg. Wszyscy dostojnicy, namiestnicy, królowie, książęta tam się stawili. Była orkiestra, na której dźwięk wszyscy mieli paść na kolana i oddać pokłon temu posągowi. Lubię ten rysunek. Tak sobie wyobrażam, że tutaj jak jest tych trzech młodzieńców, to ten, który tak ciągnie tego jednego za połę, to jest właśnie Sedekiasz. To byli kuzyni. Czytamy, że Nebukadnezar
uprowadził młodzieńców z królewskiego i szlachetnych rodów, prawda? Czyli najprawdopodobniej Daniel i ci trzej młodzieńcy byli potomkami jakichś tam wnuków, prawnuków Dawida i byli kuzynami dla Sedekiasza. Spotkali się tutaj na równinie Dura. Sedekiasz padł plackiem, a ci trzej stali. I tutaj jest taka ciekawa rzecz. Gdzie był wtedy Daniel? Zastanawialiście się nad tym? Mieliśmy taką dyskusję parę tygodni temu, jak był omawiany ten rozdział na lekcji. Mnie się wydaje, tego na pewno nie wiemy, ale wydaje mi się, że Nebukadnezar po prostu wstydził się przed Danielem tego, co robi i się postarał, żeby Daniela tam nie było, żeby nie patrzył na to wszystko. Bo Daniel mu opowiedział ten sen, opowiedział mu, jakie jest jego znaczenie, a Nebukadnezar teraz robił coś zupełnie przeciwnego. Być może wysłał Daniela gdzieś na drugi koniec imperium z jakąś misją, byle tylko nie mieć takiego wyrzutu sumienia stojącego obok niego. A poza tym Nebukadnezar chyba był przekonany też, że Daniel mógłby tutaj nie posłuchać jego rozkazu i byłoby mu go szkoda. No ale mamy tych trzech młodzieńców, którzy stoją. I pytanie, czy Nebukadnezar faktycznie tego nie zauważył, czy udawał, że nie widzi, że tych trzech stoją jak świece i się nie rzucili na kolana. Bo czytamy w księdze Daniela, że donosiciele musieli przyjść do Nebukadnezara, żeby Nebukadnezar się tymi trzema zainteresował. A tych donosicieli na pewno trochę było, bo byli szczęśliwi, widząc, że tych trzech nie padło na kolana. A dlaczego? Bo oni zajęli najbardziej intratne stanowiska w królestwie. Byli zarządcami stołecznego, jakbyśmy to naszą nomenklaturą nazwali, województwa. Oni rządzili w Babilonie i w okolicy, a to byli dziwni ludzie. Dlaczego dziwni? Z nimi nie szło niczego normalnie załatwić, nie? Łapówki nie wzięli. Oka na nic nie przymknęli, pilnowali interesów króla tak, że nic się nie dało po prostu zrobić tak, jak to było w zwyczaju, jak to z reguły robiono. Dlatego podwójna okazja, pozbyć się tych zawalidrogów, a po drugie, jak będą opróżnione ich stanowiska, to ktoś na to stanowisko będzie musiał siłą rzeczy awansować. I wiecie, dziwne zachowanie króla, jak czyta się w różnych źródłach na temat historii tamtego okresu, tamtych satrapii wschodnich, to w jednym są zgodne, że władca był władcą, który miał nieograniczone możliwości dysponowania życiem i śmiercią każdego. W księdze Estery mamy tego przykład. Haman, najpotężniejszy książę, pierwszy książę w całym królestwie. I można by tak powiedzieć, pstryknięcie palca króla i on już wisi, prawda? I teraz trzech niewolników sprzeciwia się rozkazowi króla. I co król robi? Daje im drugą szansę. Dlaczego? Bo Nebukadnezar był mądrym człowiekiem. On sobie zdawał sprawę, że takich już nie znajdzie, że takich sług jak ci, to on nie będzie miał, bo wszyscy inni go okradali, brali łapówki, przymykali oczy na różne rzeczy, a ci byli uczciwi. Im było mu po prostu żal. I daje im drugą szansę i mówi, że jak usłyszą ten głos tych wszystkich instrumentów, że mają upaść i oddać pokłon temu posągowi. I tutaj straszy ich tym piecem ognistym i ciekawe słowa. Który Bóg wyrwie was z mojej ręki? Ale ci trzej chyba nie do końca byli tak bardzo muzykalni, bo powiedzieli królowi, żeby dał tej orkiestrze spokój, że nie chcą słuchać tego, bo na pewno na kolana przed tym posągiem nie padną, prawda? Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować,
wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o Królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Ważniejsza jest wierność Bogu niż to dotczesne życie. Czasami takie mamy pytania, czy staramy się o nasze wieczne życie tak, jak staramy się o nasze życie tutaj to doczesne. Ale idźmy dalej. Nebukadnezar się, brzydko mówiąc, wściekł. Nie dość, że nie posłuchali jego rozkazu, to on jeszcze, narażając się na śmieszność, dał im drugą szansę, a oni tą drugą szansę odrzucili. Więc kazał rozpalić ogień jeszcze bardziej niż zazwyczaj i wrzucić ich tam. Wiemy z historii, że żołnierze, którzy ich tam wrzucali do tego pieca, poginęli od żaru, no ale nagle Nebukadnezar patrzy, no z nimi się nic nie stało, poza tym, że sznury, którymi byli powiązani, się przepaliły i do tego jeszcze jest o jednego w tym piecu więcej. Król Nebukadnezar przeląkł się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swych doradców, czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając, rzekli do króla, prawda królu, ale tam jest czterech. Więzy na tych przepalone, ale poza tym chodzą sobie swobodnie pośród ognia. No i czytamy później, że wygląd tego czwartego był podobny do syna człowieczego, czy niektóre przekłady mówią do syna Bożego. Wtedy Nebukadnezar zbliżył się do otworu rozpalonego pieca ognistego, odezwał się i rzekł, Szadrachu, Meszachu i Abednego, słudzy Boga Najwyższego, wyjdźcie i przyjdźcie tutaj. Nie miał odwagi zawołać też tego czwartego. Nie chciał go jeszcze wtedy poznać. I ci trzej wyszli i słowa Nebukadnezara, które tak samo jak wcześniej, jak w drugim rozdziale żeśmy czytali, tutaj też dają trochę do myślenia. Błogosławiony niech będzie czyj Bóg? Nie mój, nie Nebukadnezara, tylko Bóg tych trzech niewolników. Szadracha, Meszacha i Abednego, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu Bogu, jak tylko swojemu. I teraz dekret wydany, że każdy, kto by wypowiedział bluźnierstwo przeciwko Bogu tych trzech młodych ludzi, miał być zabity, a jego dom miał być rozwalony. Dlaczego? Nebukadnezar do Daniela powiedział, że nie ma innego Boga, który by objawił tajemnicę jak ten. A teraz mówi, nie ma innego Boga, który by mógł wybawić jak tylko ten. Nebukadnezar coraz bardziej poznaje Boga. Pan Bóg objawia się coraz bardziej Nebukadnezarowi. Było zasiane ziarenko, a Jezus puka do serca tego człowieka. Tak jak puka do naszego serca. Chce, byśmy te drzwi otworzyli szeroko, żeby mógł wejść i tak jak jest w objawieniu napisane, zasiąść z nami do wieczerzy. Ale Nebukadnezar się bardzo, bardzo mocno bronił. A Pan Bóg bardzo, bardzo kochał Nebukadnezara do tego stopnia, że w końcu postanowił odebrać mu rozum, byle go tylko uratować. Nie wiemy dokładnie, kiedy to było, gdzieś w latach 70. VI wieku przed naszą erą i tą historię też znamy. Czytamy dekret króla Nebukadnezara. Daniel w swojej księdze, ten czwarty rozdział, końcówka trzeciego, przepisał po prostu dekret króla Nebukadnezara, w którym król mówi o swoim nawróceniu. Postanowiłem oznajmić o znakach i cudach, których na mnie dokonał Bóg Najwyższy, jakże wielkie są Jego znaki, jakże potężne Jego cuda,
Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a jego władza z pokolenia w pokolenie. Nebukadnezar miał sen. Przyśniło mu się drzewo. Znamy ten sen, nie będziemy go teraz omawiać, ale pamiętamy te słowa, które Daniel wypowiedział do Nebukadnezara, mówiąc, aby troszeczkę spokorniał w swoim życiu. Nebukadnezar był naprawdę potężnym władcą. Babilon za jego czasów stał się potężną metropolią. Miał około 500 tysięcy mieszkańców. W Polsce na dzisiaj jest niewiele tak wielkich miast, które by miało 500 tysięcy mieszkańców czy więcej. A w starożytności to było po prostu czymś niesamowitym. Nebukadnezar rozbudował bardzo Babilon. Opasał go potężnymi murami, także to miasto było praktycznie nie do zdobycia. A oprócz tego, że było tak potężne, to jeszcze było piękne. Tutaj na tym rysunku są najważniejsze budowle Babilonu. Brama Isztar, droga procesyjna, pozostałości wieży Babel, wiszące ogrody, które Nebukadnezar wybudował dla swojej żony. Bo wiecie, Babilon leży na równinie, a on miał góralkę. I tej góralce się tam strasznie nie podobało. No to postanowił jej wybudować taką namiastkę gór, takie wiszące ogrody. Nie wiem, czy mieliście okazję być w Berlinie, w Muzeum Pergamońskim. Jak się dowiedziałem, że tam jest organizowana u nas z pracy wycieczka, to koniecznie chciałem pojechać, bo tam są przeniesione cegły z drogi procesyjnej i też brama Isztar. Te piękne cegły, na których są podobizny lwów, blanki z murów babilońskich, a tutaj brama Isztar, ta dolna część z wyobrażeniem byków, smoków. Natomiast tutaj jest fragment ściany z sali tronowej Nebukadnezara. Wiecie, jak się czułem, jak stanąłem sobie tam i pomyślałem, że tam te 2,5 tysiąca lat temu przy tych cegłach siedział Nebukadnezar, stał Daniel. No coś niesamowitego. Tutaj te wiszące ogrody nazywane ogrodami Semiramidy. I wiecie, kiedy Nebukadnezar patrzył na to, to mógł poczuć dumę, bo on to wszystko kazał wybudować. Czytamy w Księdze Daniela, że Nebukadnezar po pewnym czasie, około roku po tym, jak miał ten sen, wyszedł sobie gdzieś na balkon, popatrzył i powiedział: czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Jest mnóstwo zabytków, które potwierdzają wielkie dokonania architektoniczne Nebukadnezara. Być może kiedyś wam już wspominałem o tych cegłach. W starożytności był taki zwyczaj, że jak formowano cegły, to w tych formach były napisy, tak żeby się odbijały na tych cegłach. I te napisy sławią tego, który rozkazał to wybudować. Czyli w tym przypadku Nebukadnezara. Tutaj jest inna z cegieł z Babilonu. A te zdjęcia to nie znalazłem na jakichś stronach muzealnych, tylko na zwykłych portalach aukcyjnych, bo tych cegieł jest tak wiele, że można sobie za 100 czy 200 dolarów taką cegłę kupić i sobie postawić na kominku czy gdzieś. Nebukadnezar po ludzku miał prawo do tego, żeby powiedzieć: to ja to zbudowałem, ale ta pycha, która go od środka żarła, musiała być ukrócona, bo inaczej ten człowiek by zginął. I czytamy, że gdy słowa te były jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba: oznajmia ci się, król Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Będziesz wypędzony spośród ludzi, będziesz mieszkał ze zwierzętami polnymi, trawą jak bydło będą cię karmić i 7 wieków przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce. Chciał dać tobie, dał, a teraz chce zabrać, zabiera. I wiecie, to co czytamy w Księdze Daniela, to jest coś niesamowitego.
Ten człowiek, najpotężniejszy człowiek swoich czasów, zaczął się zachowywać jak wół. Jadł trawę, urosły na nim włosy, paznokcie, no po prostu coś niesamowitego. Ale to, co najbardziej mnie zastanawia, to że przez 7 lat on żył w tym szaleństwie gdzieś tam, w dziczy, ale nikt nie zajął jego miejsca. Że ci dostojnicy na dworze babilońskim czekali na niego, kiedy ten rozum mu wróci. Pamiętacie, kiedy mu wrócił? Proszę? Jak się ukorzył, a co takiego zrobił? Popatrzył w niebo, czyli pomodlił się. Przez 7 lat jeszcze się opierał, aż w końcu dał się złamać. I czytamy w jego dekrecie jego słowa. Po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu. Czyli zwróciłem się do Najwyższego. Pomodliłem się i w tym momencie rozum mu powrócił. I zaczął błogosławić Najwyższego. A żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła mi moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy i moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócili mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. Teraz ja, Nebukadnezar, chwalę, wywyższam i wysławiam Króla Niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Pan Bóg szukał tej zgubionej owcy i trwało to wiele lat, kilkadziesiąt lat, ale w końcu tą owcę znalazł. To jest coś niesamowitego, jak Bóg bardzo kocha każdego człowieka, nawet największego grzesznika, zbrodniarza. I chce, aby każdy z nas przyszedł do upamiętania, poświęcił mu swoje serce i żył na wieki. Pan Bóg dał nam niesamowity dar w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Dar przebaczenia, dar odnowy, stworzenia nas na nowo, na Jego obraz i na Jego podobieństwo. W Dziejach Apostolskich zapisane są słowa apostoła Piotra, kiedy był w domu setnika Korneliusza. Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Każdego człowieka Bóg chce uratować, a my mamy niesamowity przywilej uczestniczenia w tym dziele i przekazywania ludziom wiadomości o tym wspaniałym, miłującym Bogu, który chce uratować nie tylko mnie, ale każdego, z kim ja się spotykam. I aby dał Pan Bóg, żebyśmy nigdy o tym nie zapominali i tą niesamowitą miłość, jaką Bóg nas obdarza, odwdzięczali. Amen.